Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest Land of the Vikings, proszę państwa. Wioska mi, kuźwa, splajtowała, że tak powiem. Wywalili mnie jako jarla, bo byli niezadowoleni, ci poprzedni, ale stworzyłem nową rozgrywkę i spróbujemy zrobić to trochę lepiej, trochę inaczej. Słuchajcie, bez jakby tutaj już samouczka, ogarnijmy temat przede wszystkim jedzenia, bo to jest problem. I wydaje mi się, że pole można byłoby ogarnąć gdzieś tutaj. Oni mają zlecone w tym momencie ścinanie drzew, zbieranie kamieni. Więc niech to robią. Natomiast jeżeli chodzi o samo pole, myślę, że gdzieś tutaj można byłoby to stworzyć. Zobaczymy, jak to miałoby niby wyglądać. Gdzieś może high error. Dobra, gdzieś tak bym to stworzył. Okej. 71 monet na to poszło. I tutaj bym chciał ze dwóch farmerów i my mamy pszenicę ogarniać. I plant. Ale ja sobie tutaj w drzewie odblokuję to automatyczne sadzenie i automatyczne zbiory, bo to jest dobre. Natomiast tutaj jeszcze byśmy odblokowali może... Ile mam? Aha, mam jeden punkt raptem, no to nie. Ale trzeba będzie odblokować kopalnię. Może to coś da. Carpenter nie ma co robić. No to w sumie czemu się dziwić. Dobra. Nocka nastała, niewiele co widać. Ja im nie wydaję, znaczy inaczej, nie buduję im dróg, nie wydaję pieniędzy na to, jak na razie. Natomiast będziemy chcieli zająć się również tak, krowami, bo sobie tutaj kicają, tylko gdzie te krowy umieścić? Poprzednio popełniłem mały błąd z różnymi budynkami, a właściwie to ich umieszczeniem. Więc wydaje mi się, że w tej rozgrywce może będzie nieco lepiej. Very bumpy ground. Można byłoby, powiedzmy, gdzieś jakoś tutaj to postawić. Chociaż teraz pola będą w którą stronę? A, znaczy pola, to miejsce na te krowy. Dobrze, to musimy to nieco przesunąć. No powiem tak, gierka fajna, ale do takich super łatwych to nie należy. Trzeba to brać pod uwagę. O, coś takiego zrobimy. Niech sobie tam wybudują. Budowniczy. Na razie niech 10 będzie budowniczych. O, proszę bardzo. I przyspieszmy im czas. Powiem szczerze, podoba mi się. Tutaj ktoś napisał w komentarzach, że w nazwie wioski można byłoby dać coś związanego z wikingami, dla przykładu Pabellandsborg czy coś takiego. No nie, nie, nie. Nie. Pabellandia to jest z tradycjami już nazwa i to zawsze jest. Więc żadne takie. Dobra. Ogarniają mi pszenicę. A, bo ja potrzebuję jeszcze studni. A, widzicie to? To tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Food, studnia. Mi się zapomniało o tej studni. Dobrze, że sobie przypomniałem. Gdzieś ją tu umieszczę. Proszę uprzejmie. Water for the fields and people. Ale to jak for the people również, to people też muszą mieć gdzie pobierać. Gdzieś tutaj bym kolejną studnię może machnął.
Tak na później. No i okej. My generalnie w zadaniach mamy zdobyć 40 osadników. Tutaj może polecieć droga dla przykładu, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze jeden dom bym tutaj wcisnął. Niemniej zanim to nastąpi, to proponuję ogarnąć temat herbalisty, tego zielarza całego. No i niech on, chociaż nie, bo to było food. O! To tym razem dam go bliżej tutaj wiochy. Productivity 100%. Rewelacja. Bo nawet można byłoby go tutaj gdzieś. Chociaż nie, no wolę go tu dać trochę na uboczu jednak. Żeby on nie stał tak w centralnym punkcie wiochy. Dodatkowo będę musiał wybudować również ten budynek, żeby gdzieś można było to zboże zbierać. Więc to chyba będzie dobre miejsce, a nawet gdzieś tak. Trzeba będzie umieścić również marketplace. Ale chwila. Marketplace. I warehouse. To też jest ważne. A, kurczę, znowu zabrakło drewna. To wiecie co? Zróbmy może to w taki oto sposób. Marketplace niech sobie stanie jakoś gdzieś tutaj. O. A dla odmiany warehouse niech sobie stanie może... Może tutaj? Może tak być, czemu nie? Herbalist Hub też będzie potrzebne. To ogarnijmy to tu. I proponuję pościnać drzew, bo nie ma. Oni jeszcze mają, co prawda, zlecone, ale... Może ciut mniej budowniczych, może tak o, w ten sposób. Powinno być dobrze. No dobra, no i teraz musimy chwilę poczekać. Można by również, załóżmy... O, dobra, już mamy magazyn zboża. 250 się tutaj zmieści. No, ale to zanim... O, w ten sposób im dam. Zanim to urośnie, to chwilę trzeba będzie poczekać. Tutaj nam się buduje. To dobrze. A zresztą oni to widzę, że porozdzielali to tak po kawałku wszędzie. Poznosili. To chyba lepszym rozwiązaniem będzie poczekanie na wybudowanie jednego i później następne i następne. Coś takiego. A ty dlaczego nie pracujesz? A, bo ty zamknięty jesteś, a widzisz. Taki feluś jesteś. Tak się zdziwiłem. Tam niby wycinka drzew trwa, a gościu nic tutaj nie robi. No i wypadałoby również ogarnąć młyn. Myślę, że tutaj, w tym miejscu, to będzie dobry pomysł, bo blisko do zboża, tylko... Tylko czy na pewno? Jak drogi jest ten młyn? Oto jest pytanie. Aha, najpierw 6 kłód i 50 kamienia potrzebują.
A następnie 8 kłód, 80 desek i 40 kamienia. To może ja się wstrzymam najpierw. Tutaj pracownika potrzebujemy. Tu jest ważna prędkość. Więc goście z prędkością. No to tutaj będzie kandydatka. I niech sobie ciśnie. No mało tych ludzi jak na razie mam. O, ci niezadowoleni. Ale z jakiego tytułu? No i co? A, nie ma aktywnych farmerów. A, kurde, felek. No niby dwójka jest przydzielona, ale... Trzeba im na siłę to wciskać? No przecież... Automat był. Może są za bardzo zajęci innymi pracami i dlatego. Zaraz mi będą marudzić, że głodni są, a tak na dobrą sprawę sami są sobie winni. Krowy jeszcze cisną. Tu się jeszcze nic nie zrobiło. Carpenter już robi deski. O, i tylko desek brakuje tak naprawdę. I podejrzewam, że tu wszędzie desek brakuje. A właśnie. Się trochę zgapiłem. Okej, pszenica jest zbierana. Więc bardzo dobrze. 90. No i okej, gitara. To mi nawet pasuje. Trzeba będzie jeszcze załatwić kwestię owiec, słuchajcie, żeby wełnę na zimę ogarnąć. To jest dosyć istotne. Alertów nie ma. Zadanie cały czas to samo. No i mamy 3 narodziny. Super. 24 osoby w wiosce. Kurczę, czy oni mogą zrobić coś od początku do końca? No można im priorytet dać tutaj, no, tego Gatherera, bo... On to dosyć istotny będzie. Dobra, ciupią mi skałki. A ja to bym wolał jednak drzewa, żeby oni też ciupali, bo... No bo z kamienia to desek nie zrobię. Owszem, no kamień jest istotny. Jak najbardziej. Bo to też do budowy potrzebujemy, ale... Nie wiem, czy im to odznaczyć, czy nie odznaczać. ...180 zboża. No i ten młyn by się teraz przydał. Można by go, powiedzmy, już tutaj gdzieś ustawić, tak? Może stać w ten oto sposób, załóżmy. O, nawet gdzieś tutaj bym go ulokował tak, żeby za bardzo nie przeszkadzał, aczkolwiek z drugiej strony na wybrzeżu nie chciałbym. Chociaż ta linia brzegowa, ona jest w miarę taka konkretna. Niech sobie tu stanie. Drogi jest, ale... Niech i tak będzie. Co z herba... O! Herbalista. Zrobił się. Tutaj potrzebujemy prędkości oraz szczęścia. Mamy szczęście. Zobaczmy,
prędkość i szczęście. To by było to takie wyrównane, powiedzmy. No tutaj jeszcze trochę lepiej. To niech będzie. No i gościu sobie już tutaj, znaczy sobie, no dla wiochy owoce zbiera. Widać jak prasuje, ciężko. To dobrze. Tutaj będziemy mieli tego znachora całego, jak go pieszczotliwie nazywam. Co tutaj się dzieje? Trees that have been cut down will sprout again. Okej. Okay. O, herbalista już zrobiony. I tutaj talent jest, znaczy mądrość jest potrzebna, tak? Inteligencja. Do kogoś takiego bardzo inteligentnego byśmy tutaj mogli zaangażować. O, Tora. 2,1. No może być, czemu nie? Proszę uprzejmie. No i już mamy problem z jedzeniem. Już jest głód. Się zaczyna. Mimo tego, że tam dużo wcześniej im zleciłem pracę nad właśnie rzeczami związanymi z żarciem, to z tego wszystkiego to mamy jedynie zboże, ale młyn jeszcze. Proponuję to jako priorytet dać. Nam się już kończy lato. Ale jeszcze na jesieni to myślę dalibyśmy radę, nie? Coś tak podejrzewam, że tu by jeszcze przydało się raz ogarnąć temat. Zboże nam znowu wzrasta. Tu by gdzieś te kozy można było dać. Czemu nie? Ale najpierw ten młyn nieszczęsny. 40 na 40 jest kamienia. Desek potrzebują bardzo dużo. Gdy Carpenter musi się spisać. Panie Carpenter, może panu bym przydzielił jeszcze jednego? Ragnar, proszę bardzo. Tak na razie. Set limit. No i tutaj mamy znowu możliwość zbioru, ale może poczekajmy, aż dotąd dojdzie. Może tego więcej będzie. Okej. Okay. Postarajmy się o jakieś drzewa. W zastraszającym tempie to się uszczupla. A jeżeli chodzi o jedzenie, to mają tutaj żarcie. To dlaczego oni są głodni? Hungry. Bo nie mają skąd brać pewnie. No, dokładnie. Żarcie się produkuje, ale oni nie mają skąd brać. To też jako priorytet. Ciekawe, czy młyn mi się odznaczył? Nie. Czyli to są dwa budynki priorytetowe, które muszą być wybudowane. Natomiast tutaj jeszcze mamy krowy. No, za moment będzie jesień. Coś tacy, kurde, oporni oni są. Nie podoba mi się to. Dobra, drzewa są wycinane. Ile jeszcze tutaj w tym młynie brakuje? O, jeszcze trochę. Myślę, że karpenterzy się spiszą.
Swoją drogą, czy jest, proszę Państwa, określenie na... Jakaś nazwa pracownika tartaku? Tartakarz? To w komentarzach piszcie. Ale w sumie tartakarz mi się spodobało. No dobra, młyn jest gotowy, rewelacja. I teraz można przydzielić tutaj kogoś z siłą. No i mamy tutaj Frodi. To niech będzie. Proszę bardzo. Zboże jest niedaleko. Więc śmiało tutaj można teraz chlebuś produkować. Myślę, że bardzo dobrze. No i marketplace to tutaj kogoś z szybkością. Więc z szybkością mielibyśmy... Ach. Znowu się zaczyna. No dobra, tutaj ten Ragnar. Niech będzie. Dobra, i tutaj oni będą rozprowadzać tę żywność, tak? Jest 15 żarcia. No nawet jeszcze jednego z szybkością bym mógł im dać. Proszę uprzejmie. Natomiast tutaj potrzebujemy siłę i szybkość, a... Z siłą bym miał, szybkością tak nie za bardzo. No to proponuję może w ten sposób zrobić na początek. Mamy 4 krowy. A myślę, że powinno być 6. Dobra, tak długo jak pracownik jest na ranczu i zwierzęta to będą kontynuować rozmnażanie. O, coś tu weszło. Kurka. O, kura. Proszę bardzo. No tak, no coś dla kur by się też przydało, ale ja mówiłem, że będziemy potrzebowali zadbać również o wełnę. Więc proponuję wyciąć tutaj te drzewa. Zresztą i tak potrzebujemy drewna, więc niech i tak będzie. No ale co z tym głodem, kurde, nie rozumiem tego. Już żarcia nie ma w sumie, było 15. Oni opędzlowali wszystko i tak de facto w dalszym ciągu są głodni, no. A już sobie chyba radzą. Co po niektórym zniknął ten głód. O, i było sobie żarcie. Tak samo jak było sobie życie, to tak było sobie żarcie. Jak ze zbożem? 250 na 250, no. Czyli część zmarnowana pewnie. Czy kogoś z siłą? Można tego. Tą, przepraszam. No i dobra, słuchajcie. Borykamy się z tą wiochą. Jak na razie. No ale myślę, że teraz można zrobić trochę lepiej niż było i zobaczymy, jak nam to pójdzie. A tymczasem ja się z Państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajki i suby. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.